Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest siódmy dzień tygodnia w Radio Z. Oglądaj na radioz.pl i onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest siódmy dzień tygodnia w Radio Z. Najważniejsze polityczne rozmowy niedzielnego poranka. A moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj pani Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka Lewicy. Witam, dzień dobry. Pan senator Jacek Włosowicz, Zjednoczona Prawica. Dzień dobry. Pani Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry Państwu. Pan Michał Kobosko, Polska 2050, Szymona Hołowni. Dzień dobry. Oraz pan Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Drodzy Państwo, wbrew spekulacjom na pierwszej od wielu miesięcy konwencji politycznej Prawa i Sprawiedliwości nie padły znaczące obietnice socjalne, nie będzie podniesienia 500+, nie będzie wydłużenia urlopów o 5 dni, nie będzie też na stałe 14 emerytury. Prezes Jarosław Kaczyński skupił się na chwaleniu rządu Prawa i Sprawiedliwości, atakowaniu opozycji, ale delikatnie bił się także w piersi. Mieliśmy opozycję, która była przeciwnikiem, a często radykalnym przeciwnikiem naszego sposobu myślenia. Czyniła nasz naród skłonnym do narodowej mikromanii, a nasze państwo czyniła bezradnym. Nasi przeciwnicy, kiedy rządzili, także chodzi o te ostatnie 8 lat rządów, ciągle twierdzili, że pieniędzy nie ma. Ja oczywiście mówiłem o latach 2007-2015, że nie ma i nie będzie, że nigdy gdzie nie są zakopane, że w związku z tym nic nie można zdziałać. Otóż my dobrze zdiagnozowaliśmy sytuację. Ta diagnoza była krótka. Te pieniądze są po prostu kradzione, rabowane, najczęściej u źródła. Jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową, to tak, pobiliśmy rekord. 235 tysięcy mieszkań w 2021 roku to jest najlepszy wynik od 1979 roku. Ale co to oznacza, że przy końcu Gierka tych mieszkań było więcej? To oczywiście to były inne mieszkania, inna klasa, inna powierzchnia, ale było ich około 300 tysięcy. Krótko mówiąc, tutaj nie wszystko wyszło. Nie wszystko wyszło, ale Jarosław Kaczyński przekonywał, że nie ma lepszego rozwiązania niż rządy Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński, politycy PiSu jadą w Polskę. Szef PiS ma odwiedzić wszystkie powiaty. To trochę tropem Donalda Tuska. Pani Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska, bardzo proszę. No, my już rzeczywiście, zarówno Donald Tusk, jak i cała Koalicja Obywatelska od jakiegoś czasu w ramach programu 1000 spotkań objeżdża Polskę. Natomiast to wczorajsze przemówienie Jarosława Kaczyńskiego było mocno rozczarowujące. Przede wszystkim on ale bardzo pani nie miało zadowolić, zakładam. Znaczy tak, ale on bardzo dużo mówił o wydatkowaniu pieniędzy. Nie jest sztuką wydawać kasę, 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 jeżeli w efekcie nie uzyskuje się żadnych skutków. Zauważmy, że kiedy było uruchamiane 500+, na przykład mówiono o tym, że będzie się rodzić więcej dzieci. Jak wiemy, jest dramat. Wiemy, że jeżeli tutaj wymieniamy na przykład ochronę zdrowia, mieliśmy drugie miejsce, jeśli chodzi o liczbę nadmiarowych zgonów w okresie pandemii w całej Unii Europejskiej, po Bułgarii. Uciekają lekarze. Mamy sytuację, w którym w roku 2021 najwięcej pobrano zaświadczeń potrzebnych do tego, żeby wyjechać za granicę w izbach lekarskich. Mamy, jeśli chodzi o pielęgniarki, to jeżeli 6 tysięcy kończy studia, to okazuje się, że 2,5 tysiąca z nich chce tylko pracować w publicznym sektorze zdrowia, a reszta na przykład ucieka do kosmetologii albo za granicę. Mamy do czynienia z sytuacją, w której w edukacji uciekają nauczyciele. W związku z tym, jeżeli popatrzymy na to przemówienie całe, to tam było bardzo dużo mowy o tym, jak się pali pieniędzmi, natomiast nie było pokazane, żeby osiągnąć jakiekolwiek skutki w jakiejkolwiek dziedzinie. Odnawialne źródła energii. Jak wiemy, to co doprowadzono, to doprowadzono do sytuacji, w której zablokowano praktycznie rozwój energetyki wiatrowej. Praktycznie sprawiedliwość. Dobrze, ale to wróćmy do prezesa Kaczyńskiego. Ale były konkrety Kaczyński wymieścił. Dochody państwa są większe o ponad 205 miliardów. Dochody publiczne o 400 miliardów. Większe wydatki na obronę, na edukację, na służbę zdrowia, chociaż prezes Kaczyński
podkreślał, że te największe wydatki na służbę zdrowia dopiero przyjdą, 6% PKB na służbę zdrowia. Więc on dlatego mówił, że wy, mówię głównie o Platformie. Jestem Nowoczesna, ale... Dobrze, ale jak rządziła poprzednia ekipa, to miało nie być pieniędzy. Kaczyński pokazał, no znaleźliśmy te pieniądze, rozdaliśmy tak, je. Dwie rzeczy. Wydaliśmy je. Nie jest sztuką wydawać pieniądze, sztuką jest uzyskiwać określone skutki. Jak widać, oni nie osiągnęli tych skutków, bo mówili tylko o kasie, a nie mówili o sukcesach. I to powiedzmy jednoznacznie. On mówił, ile wydali, natomiast nie mówił, co osiągnęli. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz. On mówi tu mocno o złodziejach. Ja przypomnę, że mamy prokuratora generalnego od 7 lat niejakiego Ziobrę. Pamiętam ten audyt nawet. Nie zauważyłam jakichś głośnych procesów, które skutkowałyby tym, żeby kogoś za to, że tym złodziejem jest ukarano. Oznacza to bardzo jasno, że oczywiście to jest kłamstwo. To jest jedno z wielu kłamstw, które PiS powtarza. Kolejna kwestia. Mieli świetną koniunkturę przez pierwsze lata rządów i nie wykorzystali tej koniunktury na przykład, żeby uporządkować rynek pracy albo żeby doprowadzić do sytuacji, w której pewne rzeczy rosną inwestycje. Inwestycje spadły z 20,1 PKB, procent PKB do w tej chwili 16,9% PKB. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, w której praktycznie we wszystkich dziedzinach, gdzie liczy się umiejętność robienia czegoś, lepszego organizowania państwa, zawiedli. Pani, ale jeżeli liczyć sprawność państwa poprzez wpływy poprzez inflację większe, 14%? Dobrze, ale zaraz do inflacji pewnie przejdziemy. Jeżeli chodzi o na przykład sprawność w poborze podatków, to Kaczyński mówił o tym złodziejstwie u źródła, czyli słabym poborze podatków. No to powtarzam, są dochody wyższe. No dobrze, no to przypomnijmy, od czego się zaczęło. Od jednolitego pliku, który... Ale pani poseł, pan senator... został prowadzony jeszcze w 2015. Pan senator Jacek Kłusowicz, bardzo proszę. Pani posłanko, jeżeli pani mówi, że było rozczarowujące to przemówienie, wymieniła pani jego cechy, ale nawet pan redaktor, ja już nie będę do tego wracał, powiedział pani, gdzie się pani myli. Natomiast musimy wiedzieć, co to przemówienie miało na celu. To przemówienie jest pokłosiem spotkania Klubu Zjednoczonej Prawicy, gdzie usłyszeliśmy jako posłowie, że musimy być i senatorowie, że musimy być bardziej aktywni, że partia musi być... Pusty koty. Czyli co, jesteście pustymi kotami, tak jak tutaj pani... Partia musi być bardziej, bardziej pracowita, nie jesteśmy pustymi kotami, bardziej pracowita. Musimy ruszyć w teren, tak jak do tej pory się to działo. Ale to, panie senatorze, to prezes Kaczyński do państwa zazwyczaj występuje bez kartki, a te wszystkie liczby, które tu wymieniam, to prezes tak delikatnie, ale jednak z kartki. To on tak z kartki was musi motywować, żeby wam powiedzieć, powinniście odczuwać te lepsze warunki finansowe. Pustego, ty ruszcie się do roboty. Jeżeli chodzi o tą kartkę, to powiem panu tak. Winston Churchill był bardzo znanym mówcą, natomiast w inauguracyjnym posiedzeniu, które miało trwać godzinę, po 45 minutach się zaciął. I od tamtego czasu sam w jego biografii jest, że zawsze trzeba notatki. To nie o to chodzi. Czy prezes Kaczyński musi wam wymieniać te wszystkie liczby, żebyście w teren jechali, ludziom opowiadali? Ludzie powinni czuć, że jest lepiej, jeżeli jest tak dobrze. Panie doktorze, ja nie jestem jakimś trenerem od motywacji, natomiast pan Kaczyński na pewno tak i wymieniając, pokazując sukcesy, to co już że osiągnęliśmy, na pewno jest takim elementem utwierdzającym nas, szczególnie Prawo i Sprawiedliwość, ale całą Zjednoczoną Prawicę, że potrafimy. Dobrze, a jak chcę pana zapytać o coś takiego, pan się podpisze pod takimi zdaniami? Opozycja zdradzała interesy narodowe. Gdyby nie mieli zewnętrznego wsparcia, nie donosili, nie zdradzali interesów narodowych. Wie pan, są to konkrety, panie senatorze. No, ale o jakich... Donosili, no za granicę, no rozumiem, do Brukseli. I czy pan się pod to podpisuje? Pod takim, że donosili, możemy to nie ująć akurat takim czasownikiem, natomiast tak, sprawy krajowe, które powinniśmy realizować na arenie naszego parlamentu, były przenoszone do Brukseli. Opozycja zdradzała interesy narodowe. Podpisze się pan pod tym? Są niektóre sformułowania w wystąpieniu pana prezesa, których ja bym nie użył. Na przykład oprócz tego, które pan powiedział, pan prezes powiedział, że nie jesteśmy gorsi. I na tym powinien poprzestać. Mówienie, że jesteśmy już lepsi, jest to bardzo niebezpieczne. Pan prezes Kaczyński, to państwo powiedział, że generalnie opozycja, czyli poprzednia władza, obecna opozycja, zawsze mówiła Polakom, że są gorsi, a to nie jest tak, że jesteśmy gorsi, tylko dodał to zdanie, my jesteśmy lepsi. I rozumiem, panu senatorowi się to nie podoba.
Tak, panie redaktorze, są to niebezpieczne sformułowania, które w historii nawet ostatniego stulecia czasem w niektórych krajach źle się zapisały. Natomiast skończę na to odpowiedzieć pani posłance, czy to było złe przemówienie, czy nie, to zobaczymy dopiero. Bo jeżeli się okaże, że, no to trzeba się, niech pani się zdecyduje, jeżeli się okaże, że ono jest skuteczne i pan prezes zapali partię do bardziej aktywnego działania, to dopiero po tygodniu, jak się to okaże, a finalnie przy urnach wyborczych. Pani Joanna Scheuring-Wielgus, Lewica, warto proszę. Ja się bardzo cieszę, że pan senator to powiedział, bo pan generalnie potwierdził, że przez 7 lat politycy tak zwanej Zjednoczonej Prawicy generalnie nic nie robili. Lenili się. Mieliście 7 lat no na nie, to. No nie, pani poseł, to jakby całe wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego wskazywało na to, że nie, że no, pracowali ciężko. Panie redaktorze, czy wydawali pieniądze? Ja mówię o tym, co powiedział przed chwilą pan senator. No nie, oni potrzebowali wydania kupę kasy na konwencję, no bo wiemy, że taka konwencja nie kosztuje mało. A wasza lewicowa konwencja wczoraj tańsza była we Wrocławiu? Ale panie redaktorze, możemy zaraz porozmawiać o mojej lewicowej. Okay, na mojej wczorajszej lewicowej nikt nie mówił nam o tym, że mamy jechać w teren, tylko wszyscy wiedzą, że trzeba z ludźmi rozmawiać. Ale przejdźmy do tej konwencji PiS-u. Jeżeli państwo potrzebujecie usłyszeć po prostu od swojego pryncypała, że musicie rozmawiać z ludźmi, to pokazuje, że przez 7 lat tak naprawdę prowadziliście politykę tłustych kotów i nie odnosiliście się do tego, co rzeczywiście się dzieje w relacjach w społeczeństwie, jakie ludzie mają problemy. To jest jakby jedna ale rzecz. Druga rzecz. Druga rzecz jest taka, że na tej konwencji nie padły rzeczy, które są tu i teraz, te rzeczy, które są realne. Czyli to, że mamy problemy z karami, które trzeba płacić. To jest około miliarda złotych. O karami orzeczonymi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I za KRS. To jest sprawa, do której wy doprowadziliście. To jest ten miliard złotych, który powinniście wy, jako tak zwana Zjednoczona Prawica, oddać Polkom i Polakom. Mało tego, doprowadziliście do tego, że zaliczka, która powinna wpłynąć w tym roku dla nas z KPO, około 4,5 miliarda euro, też nam przepadła. Te pieniądze również powinniście oddać. Mało tego, na tej konwencji nie padło nic na temat drożyzny, którą mamy. No, prezes Kaczyński powiedział, że nie ma przycisku, nie mówił, że ma przycisk, żeby zmniejszyć inflację, ale walka z inflacją dzielnictwa. No tak, ale wiemy o tym doskonale, że ta inflacja nie powstała przecież teraz, nie powstała teraz od 24 lutego, w momencie, kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, tylko ona była wcześniej. Mało tego, wie pan, co mnie najbardziej rozśmieszyło na tej konwencji, że pan prezes Kaczyński powiedział o tym, że Prawo i Sprawiedliwość jakby mówi bardzo otwarcie i bardzo mocno o solidarności. Ja rozumiem, że chodzi o solidarność taką, że my wszyscy, jak tutaj siedzimy, wszyscy, co nas słuchają, solidarnie płacimy 8 zł za benzynę. My wszyscy, jak tu siedzimy, jak tutaj słuchamy, solidarnie płacimy około 1000 zł więcej na kredyty mieszkaniowe. My wszyscy solidarnie, jak tutaj siedzimy, jak wszyscy nas tutaj słuchają, płacimy przynajmniej 20% więcej za żywność. Wszyscy solidarnie płacimy za wasze błędy. A wy musicie po 7 latach wyjechać w teren, żeby rozmawiać z ludźmi i słuchać tego, co się w Polsce dzieje. Znaczy, to jest katastrofa i to jest takie świetne podsumowanie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ja tego przemówienia słuchałam ze zdumieniem i powiem więcej. Jarosław Kaczyński też podczas tego przemówienia kłamał. Powiedział na przykład taką rzecz, że chyba to była emerytura na czternastkę Polska. Prawo i Sprawiedliwość dało 44 miliardy. Przede wszystkim, jeżeli pan będzie miał okazję rozmawiać z prezesem Kaczyńskim, to proszę mu powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość nie daje swoich pieniędzy, że to są pieniądze Polki i Polaków. I wcale to nie było 44 miliardy na tą czternastkę czy tam trzynastkę, tylko około 11 miliardów. I takich kłamstw, które wczoraj padły, było naprawdę bardzo... jestem w stanie, drodzy państwo, tego zweryfikować, bo że prezes wymieniał kwoty, ja w tej chwili nie pamiętam tak, dokładnie, czy mówił o 13 czy 14. Kilkakrotnie ale, się pomyli. Dobrze, pani poseł, ale oddajmy jedno, to znaczy... Kaczyński wprowadził te czternastki, nie obiecał ich na stałe, ale w tym roku na przykład jest czternastka, więc... Ale to jest kwestia tego, czy one rzeczywiście coś dały, czy nie dały, czy nie powinna być waloryzacja rent i emerytur. Ale jedną ostatnią rzecz, nawiązując do tego, jak pan rozpoczął dzisiaj program. Ta konwencja była do wewnątrz. To nie była konwencja na temat przyszłości. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość po 7 latach rządzenia musi mówić, co przez te 7 lat zrobił, a nie mówi o tym, co chciałby zrobić, jakby chciał zmienić Polskę, jakby chciał jakby wyjść z tych wszystkich trudnych sytuacji, które mamy po pandemii i podczas wojny w Ukrainie, to pokazuje, że ten napompowany balon, który został napompowany przez 7 lat, po prostu pękł wczoraj na tej konwencji. Ale dobrze, że pani... On nie mówił, dobrze, co zrobił, pani, tylko ile wydał pieniędzy. Pan senator odpowiada, panie, pan Jacek, to dobrze, że w ostatniej części wystąpienia powiedziała pani, o co na tej konwencji chodziło. Była to konwencja do wewnątrz. A panie mają pretensje o ja nie to, mam pretensji. Że pan... Ja się cieszę. Jesteście rozczarowane w ogóle tą konwencją, która była zła, ale tyle emocji... Ale ja nie jestem rozczarowana, mnie ona rozśmieszyła.
rozśmieszyła. Już pani mówi. No to... I ona rozśmieszyła i zdumiała. Dobrze, to panią zdumiała. Tyle emocji w was wywołuje, negatywnych. I jeszcze macie pretensje, że pan prezes nie powiedział o rzeczach, które wy chciałbyście usłyszeć. Pan Marek Sawicki, PSL, bardzo pan proszę. Pan też, jest, pan też ma takie wrażenie, jak pani poseł Joanna Scheuring-Wielgus, że prezes Kaczyński, zachwalając lata rządu PiSu, sięgając też do prezydentury Lecha Kaczyńskiego, za mało odnosił się do tych bieżących problemów, takich jak drożyzna na przykład. Otóż prezes Kaczyński zauważył, że wiosną nawet tłuste koty linieją i gdzieś trzeba tę sierść wytrzeć, więc ładnie. Niech jadą w teren i niech się, że tak powiem, z tej sierści wyczyszczą. Natomiast problem nie jest w tym, że pan prezes Kaczyński chwalił się rozdawaniem pieniędzy. Problem jest w tym, że pan prezes Kaczyński po 7 latach nie rozlicza dwóch ważnych programów, a więc strategii odpowiedzialnego rozwoju. To pan zaledwie wymienia, rzeczywiście miało być 25% inwestycji w stosunku do PKB. Jeśli pan pozwoli. Chodzi o tak zwany plan Morawieckiego z pierwszej kadencji rządu Prawa i Sprawiedliwości, kiedy Mateusz Morawiecki był wicepremierem odpowiedzialnym za gospodarkę i przygotował taki plan Morawieckiego, który miał być wielkim programem rozwoju Polski. To się nazywało strategia zrównoważonego rozwoju. Nie ma ani widu, ani słychu o tej strategii, ani w wystąpieniu prezesa nie było. No jest. Ale o KPO też nie było ani słowa. Panie redaktorze, właśnie z tej strategii odpowiedzialnego rozwoju zrealizowano niespełna 14%. I o tym już pan prezes Kaczyński nie mówił. I drugi element właśnie, zapomniano w ogóle już w tej chwili o Nowym Ładzie. Polskim Ładzie. Polskim Ładzie, pierwotnie miał się nazywać Nowy Ład, który miał, był reklamowany przecież tymi wielkimi tablicami 770 miliardów złotych i wszyscy mieli z tego skorzystać. I nieprawdą jest to, że mówicie, że Prawo i Sprawiedliwość i politycy Prawa i Sprawiedliwości nie byli w terenie i są nieobecni w terenie. Otóż jak żadne ugrupowanie, ci politycy akurat na każdym otwarciu strażnicy, wręczeniu samochodów, kluczyków, na otwarciu koła gospodyń wiejskich. Czy na każdym są drogi? Po 6, po 7 i z tymi tabliczkami stoją i robią sobie zdjęcia. Więc oni obecni są. Więc nie wiem, skąd u prezesa Kaczyńskiego informacja, że nie wiedzą, co się dzieje w terenie i że muszą jeszcze raz informować o tym, co PiS robi i jak rozdaje pieniądze. A może prezes Kaczyński ma... To proszę powiedzieć, bo pan jest mocno zakorzeniony też w takiej Polsce, którą Jarosław Kaczyński nie chciał nazywać, ale nazywa powiatową. Czy posłowie PiSu wiedzą, co tam się dzieje, rozmawiają z ludźmi, jakie są nastroje wśród ludzi? Podam przykład. Węgiel zdrożał 2-3-krotnie i ale jeszcze... ponieważ mamy, wprowadziliśmy embargo na zakup węgla rosyjskiego, to będzie go jeszcze w tym roku brakować i ceny na jesieni pewnie skoczą jeszcze bardziej. Kaczyński enigmatycznie zapowiedział, co słyszeliśmy w serwisie Radia Z, że pomogą jakoś rządzący ludziom, którzy palą węglem, ale żadnych konkretów. Panie redaktorze, otóż Jarosław Kaczyński doskonale wie, że politycy są i o tym informują. Tylko problem polega na tym, że rozdawanie pieniędzy na różne inwestycje quasi samorządowe nic nie daje, dlatego że nie idzie za tym gospodarka i nie rozwija się gospodarka. I w tej chwili nie mają pomysłu na to, jak uruchomić inwestycje, które by dawały szansę na rozwój Polski na dłuższą metę, bo przecież zaraz będą duże unijne pieniądze i trzeba będzie je jakoś zagospodarować. I druga ważna rzecz, jeśli chodzi o te zapowiedzi pana Kaczyńskiego w sprawie węgla. No owszem, ma być tańszy węgiel, ale już śmiałem się przed programem, że pod warunkiem, że sam sobie go nakopiesz. Ale no bo chodzi o to, że brakuje w Polsce w tej chwili program węgla Chrust krajowego. Plus to już naprawdę był hit ostatniego tygodnia. I muszę panu powiedzieć, że wczoraj, jak jechałem na stulecie straży w Chruszczewce, po drodze przez kilka lasów, to rzeczywiście tych wiatrołomów, suchych drzew w tym lesie leży mnóstwo. To ja pan tłumaczę, drodzy państwo, to wiceminister klimatu Edward Siarka z Solidarnej Polski, który nadzoruje lasy, wydał takie oświadczenie specjalne, że cały czas obowiązuje za zgodą leśniczego możliwość zbierania gałęzi na opał. Powiązał to z kryzysem energetycznym, co zostało odebrane jako zachętę do zbierania chrustów i nazwane złośliwe przez opozycję programem Ale panie Chrust redaktorze, plus. Mało tego, ja przypomnę, warto sięgnąć do chłopów i do Rejmonta i tam u pana można było tego chrustu nazbierać za darmo. A tutaj Lasy Państwowe każą nazbierać na pryzmę, obmierzyć i zapłacić. I chcę wyraźnie... A jakby było za darmo, to by pan powiedział, że tak jak u Rejmonta. Pan Michał Kobosko, bardzo ale, proszę. Ale mówię, czas najwyższy, żeby ten rząd wziął się odrobinę za gospodarkę i przedsiębiorczość, bo jeśli Chrust Plus ma zastąpić energetykę odnawialną, bo przecież wicepremier Kowalczyk powiedział, że to jest element... Wicepremier Henryk Kowalczyk...
od rolnictwa. Tak? Powiedział, że to jest właśnie element realizacji programu w energii odnawialnej. No na litość Palenie Boską, chrustem? Ludzie, opanujcie się. To brawurowe. Dość Michał Kobosko, Polska 2050, Partia Zielona. Jak państwo się odnoszą do programu Chrust Plus, a oprócz tego do konwencji Prawa i Sprawiedliwości? Partia Zielona to nie jest element nazwy naszego ugrupowania. Ale takiego, ale odwołujecie się. Dziękuję, że pan redaktor, tak, to jest dla nas niezwykle ważna część naszego programu. Więc panie redaktorze, nas nie trzeba namawiać, żeby jeździć w Polskę i spotykać się z ludźmi. Podjęliśmy sami zobowiązanie, że do końca tego roku odwiedzimy wszystkie gminy w Polsce i nasi ludzie nieustająco są. 2489, tak. Ale już ponad 500 mamy odwiedzonych w ramach tej akcji. Więc robimy to, co powinno być robione i nie trzeba do tego zwoływać jakichś takich właśnie czegoś, co szczerze mówiąc wczoraj wyglądało jak plenum Komitetu Centralnego albo jak zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, bo była i powiedziałbym forma, oczywiście atrakcyjna forma. Powtórzę to, co zostało już powiedziane. To są imprezy za nasze pieniądze. Subwencji, czyli nasi słuchacze, nasi widzowie dzisiaj zapłacili za wczorajszą konwencję. Ale płacą PiS-u. To za konwencję wszystkich partii. Oczywiście, że tak jest, ale... Nie partii Szymona Hołowni, bo wy nie dostajecie budżetowych pieniędzy. No więc to jest to drobne wyłączenie. Dziękuję, że pan zwrócił na to uwagę. Ale wczorajsza impreza nie służyła tak naprawdę niczemu, jeżeli chodzi o opinię publiczną. Służyła uruchomieniu struktur partyjnych, które no, się spasły. Nie chcę im się nic robić, bo trzymają się posad, które mają i całe życie w tej chwili aparatu pisowskiego polega na tym, żeby utrzymać posady, które się ma, ewentualnie wygryźć kogoś, kto konkuruje w ramach tej samej grupy politycznej i objąć te posady. Więc ja rozumiem, że takie było realne znaczenie tego przedsięwzięcia, ale taki pokaz takiej czystej propagandy sukcesu, właśnie w takim gierkowskim stylu. Ale nie ma tych sukcesów. No ale właśnie te sukcesy były... Nie, chwileczkę, to Państwa, ale no, to Kaczyński podsumował rządy, powiedział o tych rzeczach finansowych, o których powiedziałem, przypomniał wszystkie programy społeczne, przypomniał budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, którego nie ma. Ale spółka jest, pieniądze idą, coś ma być. Ale Mierzeja Wiślana jest przekopywana, prawda? I zostanie przekopana. Podkreślał, że to w środowisku PiS-u powstał pomysł gazoportu, który dzisiaj jest realizowany. Który zbudował rurociągu, rząd PO-PSL. Rzeczywiście zbudował go rząd PO-PSL. I rurociąg Baltic Pipe do Norwegii, który ma pomóc na który nie mają niezależności. Kontraktu na gaz. No dobrze, ale pokazał pełnię rządów, prawda? Ale rurociąg przyjaźń będzie pokazał, dalej czynny. Panie redaktorze, nie pokazał oczywiście pełni rządów, pełnia rządów, tak jak państwo przed chwilą powiedzieli, pełnia rządów to jest niezrealizowana strategia Morawieckiego, plan Morawieckiego. To jest nieszczęsny Polski Ład, który zakończył się jednym wielkim niewypałem i PiS sam chce zapomnieć, że przez rok ostatni nas męczył tą propagandą. Ta strategia i działania rządu to jest Krajowy Plan Odbudowy i znowu od roku trwająca awantura i nic na razie, rozumiem, że będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, ale nic się na razie nie wydarzyło wokół realnego, wokół Krajowego Planu Odbudowy. To jest gigantyczna inflacja, którą PiS chce obciążać całkowicie Putina, a to wszyscy wiemy, nie tylko ekonomiści, że to jest nieprawda, że co najmniej połowa tej inflacji to jest wina i działań rządu i Narodowego Banku Polskiego, sterowanego ręcznie przez PiS. Więc to jest ta część propagandowa, która wczoraj była, która jest inna niż odczucia ludzi, niż świat realny. A świat realny jest taki, że wszyscy czujemy podwyżki, że martwimy się, co to będzie z rachunkami za prąd i gaz jesienią, że ci, którzy mają kredyty hipoteczne, już widzą te 14 oficjalnie procent inflacji, a przecież wszyscy wiemy w naszych kieszeniach, że ta inflacja jest większa. Wie pan, to ja po kolei odnoszę się do tego. Jeśli chodzi o kredyty, to prezes Kaczyński, to co państwo powiedział, że ten program takiej pomocy kredytobiorcom który obciąży banki, prezes Kaczyński jasno podkreślał, powiedział, że będą się starali walczyć z inflacją. Tutaj powiedział, że nikt nie ma złotego metodu. No mnie rozumiem, Kaczyński sugerował, że przerzuci to, że obóz władzy przerzuci to na banki. Natomiast do pana senatora jeszcze pytanie, do pana senatora Włosowicza. Trochę było bicia się w piersi, zwłaszcza jeżeli chodzi o mieszkania. No, tutaj ten Gierek, którego państwo tak opozycja przywołuje, pojawił się tylko raz jako punkt odniesienia w kwestii polityki mieszkaniowej. Prezes Kaczyński, co słyszeliśmy, przyznał się do porażki tutaj. Mieszkanie Plus nie wypaliło. Panie redaktorze, w programie, który przedstawiła Zjednoczona Prawica w 2015 roku, a był on opracowany po dużej konferencji programowej, która miała miejsce w Katowicach, ten program był założeniem naszej działalności w pierwszej, jak i w drugiej kadencji. Tam były dwa, trzeba sobie powiedzieć, nie źle zdiagnozowane, ale źle opisane kwestie. Pierwsza to była kwestia mieszkań. No nie wiem, kto wyliczył z jakiej zależności, że potrzebna nam jest akurat
akurat 3 miliony mieszkań. To ładnie brzmiało, no. Milion elektryków. Milion samochodów elektrycznych. I druga rzecz, to już co powiedzieliście, milion samochodów. Powinny być wskazane kierunki, że będziemy dążyć, a nie konkretne kwoty. Nie to, żeby ich nie odokreślać, nie mieć ambicji, tylko nie jest... Ale tak chce pan powiedzieć, że ta liczba mieszkań, nie wiadomo skąd się wzięła, 3 miliony mieszkań i milion samochodów elektrycznych, że to jest było takie hasło polityczne, za którym realnie nie stały poważniejsze analizy? No by nie stały. Niestety tak. W całej dużej publikacji 300-stronicowej znalazły się dwie słabe rzeczy. No i widać, że nie zostały zrealizowane. Druga, pozostałe, o których między innymi pan redaktor mówił i cytował wolumeny, to wyszły. Samochodów nie było milion, natomiast do programu budowy mieszkań wzięto się nie od tej strony, co potrzeba, bo sądzę, że inny rodzaj działań powinniśmy przeprowadzić. Ten program nie nadaje się w tej chwili do reanimacji. No wiecie, to co mówi prezes Kaczyński, jakby jasno to wskazuje. No nie będzie więcej mieszkań. Był autobus elektryczny. Dlatego, panie redaktorze, też pan prezes powiedział, że tam, gdzie pewne rzeczy żeśmy dostrzegli, żeśmy je również zmienili, zainicjowali, których nie było w 2015 roku. I teraz oczywiście ten program budowy mieszkań według mnie powinien być przemodelowany, bo nie da efektu, który sobie założyliśmy, a rzeczywiście te kilka milionów mieszkań jest potrzebne. O tym takie analizy robią deweloperzy i widzą, no dobrze, ale będzie jakieś przemodelowanie, to co mówi Kaczyński, oznacza, że ktoś realnie weźmie za zmiany, czy skonstatujecie, że się nie udało i tyle? No, to jest już pytanie do CDU, jakby wie pan. Oni zrobili jedną rzecz, jeśli chodzi o mieszkania. Realnie rzecz biorąc, zlikwidowali w 2018 roku program Mieszkanie dla Młodych, który był wprowadzony przez rząd PO-PSL i teraz reaktywowali go w roku 2022, praktycznie w bardzo zbliżonej postaci, jako, nie wiem, mieszkanie bez wkładu, czy coś takiego. W związku z tym, dajmy sobie sprawę, że PiS rozwiązuje problemy, które wcześniej sam generuje. To jest tak jak z tym KPO, które nigdy nie było problemu w Polsce z uzyskiwaniem środków z funduszy europejskich, bo nigdy nie było łamane zasady niezależności władzy sądowniczej. W związku z tym, jeżeli oni doprowadzili do sytuacji, w której teraz mamy problem z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich, to teraz próbują rozwiązać ten problem. Podobnie, zlikwidowali program Mieszkanie dla Młodych, teraz będą go rozwiązywać. Zlikwidowali energetykę wiatrową, teraz będą odwracać tą ustawę. Pani Joanna Szeling-Wielgus na koniec tej części. No i 8%, szczerze mówiąc, za benzynę, a nic w tej sprawie. 8 zł, tak, 8 zł za benzynę, a zauważmy, że drogie będą te wyjazdy, inna sprawa. Będzie za to Obajtek ma rekordowe zyski dla Orlenu. Pan minister Sawicki ma jakąś unikatową wiedzę. Będzie bardzo, bardzo głęboka przesana paliw na wakacje, bo już w tej chwili stacje benzynowe już przygotowują nowe te tablice informacyjne. Żeby się dziesiątka zmieściła. Żeby nie dziewiątka, tylko jedynka. A, panie ministrze, pana się żarty mają. Oj, gorzkie to. Państwo, ceny paliw, no nie muszę tego tłumaczyć, wpływają absolutnie na wszystkie ceny. Nawet na wyjazdy polityków. Pani Anna Szoleń-Wielgus. Tutaj usłyszałam od pana senatora bicie się w pierści i pokazanie, że Prawo i Sprawiedliwość nie poradziło sobie z programem mieszkalnictwa, co zresztą mówi ostatnio na naszej konwencji we Włocławku na ulicy Celulozowej, gdzie nasz samorządowiec, wiceprezydent Włocławka wybudował 288 mieszkań na wynajem. Niech ma sobie nie kpistego, tylko tam pan pojedzie i pan zobaczy, jak samorządowcy potrafią odnaleźć się w tej sytuacji, jak mają determinację do tego, żeby takie mieszkania wybudować. A powiem więcej, za metr takiego mieszkania we Włocławku, za metr kwadratowy płaci się 15 zł. I jakby Lewica pokazuje, że da się to zrobić. I jeżeli rzeczywiście pan się przyznał dzisiaj do tego, że Prawo i Sprawiedliwość oszukało Polki. Jakie tam koszty są? 15 zł za metr kwadratowy. W tym, Za wynajem, tak. Natomiast jeżeli pan się przyznał do tego, że Prawo i Sprawiedliwość w 2019 roku, 2015 roku okłamało Polki i Polaków, mówiąc o tym, że wybuduje 3 miliony mieszkań. Później mówiliście też o tym, że będą dopłaty do kredytów. Mieszkanie Plus też nie wyszło, bo miało być 100 tysięcy tych mieszkań, powstało 13 tysięcy. To ja mam taką propozycję, ponieważ my tą konwencją we Włocławku rozpoczęliśmy cykl działań odnośnie takiego wielkiego programu mieszkalnictwa i lada moment za kilkanaście dni będziemy organizowali okrągły stół z samorządowcami, z ekspertami na temat tego, co należałoby w Polsce zrobić, aby ludzie te mieszkania w końcu dostali. Jeżeli pan nie wie, to generalnie w Polsce potrzeba jest prawie 2 miliony mieszkań, więc jeżeli nie macie takiej informacji, to ja tutaj z chęcią służę panu wiedzą. Zaznaczę, że prezydentem Włocławka jest polityk Platformy Obywatelskiej. To już ale za program mieszkalnictwa odpowiada polityk Lewicy. Dobrze. Marek Wojtowski.
dwie panie posłanki, które razem kiedyś były w Nowoczesnej, teraz się spierają, czy bardziej Lewica, czy bardziej Platforma Obywatelska. Dobrze, przejdźmy, pospierajmy się o Krajowy Plan Odbudowy. Zapraszam do części drugiej. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Po roku zwłoki Komisja Europejska zdecydowała się sfinansować polski Krajowy Plan Odbudowy. To są pieniądze na rozruszanie gospodarki po COVID-zie, kilkadziesiąt miliardów euro. W kilku konkretnych obszarach, zielona transformacja, cyfryzacja, ale też żłobki czy przedszkola. Posłuchajmy szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która była w mijającym tygodniu w Polsce. To trzykrotne zobowiązania nazywane przez nas kamieniami milowymi, które musi spełnić rząd, zanim zrealizujemy pierwszy przelew dla Polski. Unijne środki zostaną przekazane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy rząd wywiąże się z tych zobowiązań. Drodzy Państwo, czyli wypłata pierwszej transzy, tak patrząc realistycznie, może nastąpić pod koniec tego roku. Wcześniej Bruksela nie chciała się zgodzić na wypłatę pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy, dopóki Prawo i Sprawiedliwość nie zmieni sytuacji w sądownictwie. Pan Michał Kobosko, Polska 2050, bardzo proszę. No to jest bardzo skomplikowany obrazek, muszę powiedzieć, po stronie polskiej i po stronie unijnej. Oczywiście u nas tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby te pieniądze do Polski trafiły. I po drugie, żeby były dobrze wykorzystane, bo to może być program, który rzeczywiście zmieni oblicze tej ziemi, jeżeli chodzi o choćby transformację energetyczną, o inwestycje w odnawialne źródła energii, termomodernizację, odchodzenie od kopciuchów. Wiele rzeczy, które można i trzeba rzeczywiście za te pieniądze zrobić. Pytanie, czy PiS będzie w stanie, będzie umiał wydać te pieniądze, tak jak nie umiał wydawać do tej pory pieniędzy, tak na właśnie na cele rozwojowe, inwestycyjne, tylko rozdawać te pieniądze na różnego rodzaju przywileje społeczne. Ale druga rzecz to jest sama Komisja Europejska. Ja muszę powiedzieć, że wczoraj wróciłem z Irlandii, z Dublina, gdzie miał miejsce zjazd partii liberalnych ALDE, gdzie byłem obserwatorem i uczestnikiem tego spotkania. Jest ogromny kac, powiedziałbym, w grupach politycznych europejskich, w związku z tym, że Ursula von der Leyen, bo to była w dużym stopniu jej osobista decyzja, zdecydowała się być w tym tygodniu w Warszawie i ogłosić to, co ogłosiła. Publiczna jest informacja, że pięcioro komisarzy unijnych, w tym troje pochodzących z frakcji Renew Europe, której częścią jest Polska 2050, między innymi pani komisarz Jurowa, komisarz Reinders, komisarz Vestager, oni byli przeciwni. Oni zgłosili... Przeciwny, jedno zdanie, tylko potem Franz Timmermans, który był wiceszef Komisji Europejskiej, który w poprzedniej kadencji odpowiadał za praworządność, był wczoraj też gościem konwencji Lewicy we Wrocławiu. Pan Michał Kowalski. A pani zdanie? Skrajna Lewica. Więc ważni komisarze unijni zaprotestowali przeciwko temu, co zrobiła ich szefowa. I taka jest sytuacja. I komisja jest dzisiaj rozdarta. Panie przewodniczący, a pan ich uspokajał? Czy mówił, że to dobrze, że te pieniądze płyną? No bo jeżeli oni mieli obawy, no to finalnie ich obawy oznaczałyby tyle, że pieniądze nie trafiłyby do Polski. No, ja powiem o tym takim właśnie drastycznym przykładzie. Wczoraj na zjeździe ALDE ta partia, jak powiedziałem, liberalna, która jest bardzo istotna, duży głos kilkudziesięciu europosłów, powiedziała jasno, że Komisja Europejska nie ma prawa uruchomić KPO dla Polski, jeżeli rzeczywiście strona polska nie spełni warunków i werdyktów, i ALDE zagroziło działaniami złożenie wniosku o dymisję Komisji Europejskiej, jeżeli ona uruchomi pieniądze dla Polski bez podstaw. A czy pan się z tym zgadza, czy nie? Nie, trudno się dzisiaj z tym zgodzić, w tym sensie, że tak ostrym postawieniem sprawy, grożeniem wręcz dymisji Komisji Europejskiej. Natomiast zgadzam się absolutnie z tym, że te pieniądze powinny trafiać wtedy, kiedy polski rząd będzie wypełniał te kamienie milowe, które będą zostały postawione. To odwołam się do konkretu. Patrząc na konkrety, polskie władze realnie na tę chwilę nie zrobiły jeszcze nic z zaleceń Komisji Europejskiej, tak zwanych kamieni milowych. W związku z tym odpowiedź jest taka, że w dzisiejszej, obecnej sytuacji prawnej nie ma żadnych podstaw, żeby Komisja Europejska przekazała choć jedno euro. No to ja wracam do punktu wyjścia, czyli pana zdaniem nie miała komisja podstaw, żeby zgodzić się na Krajowy Plan Odbudowy dla Polski w obecnej sytuacji. Pani przewodnicząca von der Leyen stała w takiej oto sytuacji, że ma dwa kraje, które są problemami. To są Węgry i to jest Polska. Jeden kraj jest w tej chwili jawnie proputinowski, działa na zlecenie, co widać po działaniach Orbana, na zlecenie Kremla, a drugi kraj, Polska, jest epicentrum pomocy Panie dla Ukrainy i pomocy dla uchodźców. Dobrze się stało, czy źle się stało? Chciała pokazać, że w jakikolwiek sposób chce Polskę wspierać. Ale okazuje, że Polska i Węgry nie grają w tej samej Dobrze się stało, czy źle się stało, że Komisja Europejska się zgodziła?
Na tym etapie uważam, że źle się stało, że tak jasno zostało przez panią przewodniczącą powiedziane, że ten program już rusza bez spełnienia choćby jednego warunku. Pan Marek Sawicki. Drodzy państwo, bo zawarto zwykły finansowy deal. Na czym polega? Między premierem Morawieckim a panią Ursulą von der Leyen. Otóż ja przypomnę, że w 2020 roku to pan premier Morawiecki dążył do federalizacji finansowej Unii Europejskiej poprzez propozycję wspólnych podatków. Między innymi był tam podatek i ten plastikowy, i cyfrowy, i od przepływów kapitałowych, i od korporacji międzynarodowych. I w momencie, kiedy w Polsce cały wymiar sprawiedliwości rozłożył nie kto inny jak Zbigniew Ziobro, o tym mówił także i Jarosław Kaczyński, i premier Morawiecki, i także zastępca Zbigniewa Ziobry. Nie udała nam się reforma wymiaru sprawiedliwości, a Izba Dyscyplinarna będzie zlikwidowana. Dobrze, na czym polega ten finansowy... Ale w tym momencie pan Morawiecki zorientował się, że w Polsce nie wygra ze Zbigniewem Ziobro, ale w Unii Europejskiej może wygrać z Ursulą von der Leyen. Bo jasno zapowiedział, będzie polskie weto w sprawie podatku od przepływów kapitałowych i od korporacji międzynarodowych. To ja już rozumiem, to ja wytłumaczę. Generalnie obóz władzy, jeśli pan pozwoli, panie ministrze, obóz władzy generalnie wetował, czy groził wetem wobec rozmaitych pomysłów Unii Europejskiej, kompletnie niezwiązanych z KPO, dopóki nie dostanie pieniędzy z KPO. I panie redaktorze, wpływy z tych podatków, o których mówię, do budżetu Komisji Europejskiej będą liczone w setkach miliardów. Pieniądze, które są w KPO, miało być 58 miliardów dla Polski. Rząd wystąpił o 34 miliardy, a ze względu na to roczne spóźnienie i kłótnie wewnątrz obozu rządzącego, jak wydamy 20 miliardów euro, to daj Boże. I w tej chwili mamy sytuację, w której Ursula von der Leyen zważyła setki miliardów z podatków do wspólnych zasobów Unii Europejskiej, czy 20 miliardów z przymrużeniem oka dla Polski. Czyli pan mówi, ona miała taką alternatywę. Jeżeli PiS nadal będzie prokował rozmaite rozwiązania podatkowe Unii, to Unia będzie na tym tracić i Komisja będzie tracić, więc wolała dostać poparcie PiS-u w zamian za KPO. Tracić będzie cała Europa, ale co na tym dealu my mamy w Polsce? Otóż nie mamy zreformowanego wymiaru sprawiedliwości, a obywatele po sprawiedliwość w sądzie czekają dłużej. O trzy miesiące. I problem polega na tym, że pewność obrotu prawnego nadal nie jest uregulowana. Pan Jacek Włosowicz, senator Zjednoczonej Prawicy, bardzo proszę. W szczegółowej kwestii to, panie ministrze, to, że nie mamy, to powinniście się cieszyć, bo uważaliście, że jest to zła reforma, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. To powinno być to raczej wyrażane... Nie popsuliśmy, bo okazało się, żeśmy nic nie zrobili z tego, co mówicie. Nie zrobili? Zdemolowaliście cały... Nie, panie senatorze, zrobiliście Izbę Dyscyplinarną i teraz nie nawet prezes Kaczyński uznał, że ona jest... Izba Dyscyplinarna jest kluczowa, drodzy państwo, bo instytucje unijne nie uważają jej za niezależny sąd. Uważają, że to jest taki sabat czarownic do gonienia sędziów, którzy krytykują Zbigniewa Ziobrę, więc zażądała komisja likwidacji tej izby i obóz władzy ją likwiduje. Wcześniej Jarosław Kaczyński powiedział, że Izba Dyscyplinarna się nie sprawdziła. Pan Jacek Włosowicz. Natomiast reforma systemu sprawiedliwości nie sprowadzała się do ustanowienia Izby Dyscyplinarnej, czy teraz ewentualnego przemodelowania. To po coście ją rok bronili, skoro nie jest... Bo to by miało być elementem szerszego systemu polegającego na znacznej korekcie działania systemu sprawiedliwości. Ale zostawmy to, przejdźmy może do KPO. Bardzo proszę. Do KPO. Dobrze, rzeczywiście mówiłem to nie raz, że po kilkunastu miesiącach opóźnienia KPO jest. Teraz państwo mówicie, że jest warunkowe. Dobrze, że jest warunkowe. Będziemy się wywiązywali z tego, co oczekujecie, z kolejnych elementów, które Komisja Europejska... Tak zwanych kamieni milowych. Kamieni milowych, które Komisja Europejska przed nami postawiła i wtedy będziemy otrzymywali kolejne transze. Będziecie pewni, czy te pieniądze są dobrze wydawane, czy nie. Pan poseł powiedział, na co je mamy... Pan przewodniczący. Pan poseł Kobosko powiedział, na co je mamy zamiar wydać, bo oficjalny komunikat nie był znany, ale to, co zawarliśmy w KPO, kierując go rok temu do Brukseli, to wiedzieliśmy, co jest zawarte. Uważamy, że są to rzeczywiście nowoczesne technologie, które są dla nas potrzebne, więc sądzę, że powinniśmy być zadowoleni z wydatkowania. Do pani poseł Joanny Scholling-Wierkus, bo pamiętam, że Lewica w zamian za poparcie dla KPO rok temu miała obiecany właśnie program mieszkaniowy, wpisanie tam programu mieszkaniowego, ale jeszcze z pana senatora dopytam, czy wyście czytali na pewno całe to KPO dość
i te kamienie milowe dość uważnie, bo tam jest na przykład wpisane podniesienie efektywnego wieku emerytalnego. Jarosław Kaczyński wczoraj się chwalił, i to był jeden z głównych sukcesów, który przedstawiał, obniżenie wieku emerytalnego. Tam są wprowadzone podatki od samochodów spalinowych. Mamy kamienie milowe, których nie mają inne państwa z naszego regionu, więc to jest, te kamienie mogą nas pociągnąć za... Na dno rzeki. Tutaj skończmy może te poezje, panie ministrze, ale pytanie jest konkretne. Podniesienie wieku emerytalnego efektywnego, czy ludzie pracują dłużej, nawet bez bariery takiej prawnej? I po drugie, no, znaczne ograniczenie dla samochodów spalinowych, czy diesla, czy benzynowych, nawet złącznie ze strefami, w których te samochody nie będą się mogły poruszać. To chcecie zrobić? Te kamienie milowe zrealizujecie? Panie rektorze, możemy się spodziewać, że może być to wpisane, bo tak jak powiedziałem, my nie znamy. To jest wpisane. Już znamy. To jest wpisane. Te kamienie milowe znamy. Te kamienie milowych jest... chyba prawie 300 i to są jedne z nich. 80. Tak, i to, że mamy mieć tysiące autobusów elektrycznych. Senatorze, powiedział pan, że miliona samochodów elektrycznych nie zbudowaliście i ja się z panem zgadzam, a teraz się okazuje, że w krótkiej perspektywie czasowej mają być podatki od samochodów spalinowych. Ale momencik, ale teraz mówię nie o milionie samochodów indywidualnych, tylko o tysiącu samochodów autobusów elektrycznych, które mają być wprowadzone. Będziecie namawiać ludzi, żeby jeździli autobusami elektrycznymi, tak, a nie samochodami spalinowymi. Tak, sądzę, że chyba każdy z nas się z tym zgadza. Ale czy wasi wyborcy się z tym zgadzają? To, że będziemy ograniczać ruch samochodów najbardziej powodujących zanieczyszczenie, czyli z silnikiem diesla, to już się dzieje, takie strefy powstają i też się raczej z tym wszyscy zgadzamy. Także to są elementy wiek emerytalny. To o wiek emerytalny. Pan jest za podniesieniem efektywnego wieku emerytalnego? Wie pan, obiecaliśmy... Żebyśmy dłużej pracowali. Obiecaliśmy w 2015 jego obniżenie, tego żeśmy dokonali. Natomiast jeżeli by się okazało, że w wyniku sytuacji i społecznej, jak i na rynku pracy jest takie oczekiwanie, to mamy zachować się w sposób taki... Drodzy państwo, stawiam dolary przeciwko orzechom, bo złoty w tej chwili bardzo traci na wartości, więc postawię dolary przeciwko orzechom, że Jarosław Kaczyński nigdy nie obniży, nie podwyższy, przepraszam, wieku emerytalnego. Pani Anna Szulingiergus, bardzo proszę. Co nie znaczy, że jak ktoś chce, to może pracować dłużej. Zawsze może. Pani Anna Szulingiergus, bardzo proszę. Czy wy w ogóle macie wpływ realnie na to, co będzie wydawane przez rząd w ramach KPO? Bo popieraliście rok temu, rzuciliście takie koło ratunkowe rządowi jako Lewica. Zagłosowaliśmy razem z Polską 2050 i z PSL-em za tym, żeby ratyfikować Fundusz Odbudowy i się tego nie wstydzimy. Uważamy, że te pieniądze powinny... Nie, ja pytam, czy macie wpływ na to, co PiS tymi pieniędzmi zrobi. I teraz postawię taką tezę. Znaczy, ja uważam, że te pieniądze do Polski ani w tym roku nie przyjdą, ani nie przyjdą przynajmniej w pierwszej połowie przyszłego roku. Z bardzo prostego powodu, ponieważ Ursula von der Leyen, i też jak wczoraj rozmawialiśmy z Francem Timmermansem, ona wyraźnie powiedziała, muszą być spełnione kamienie... Słyszeliśmy, tak. Dokładnie. I Unia Europejska to nie jest taki organ, który będzie, nie wiem, ulegał, nie wiem, słowom pana Morawieckiego, że to Polsce jest potrzebne i tak dalej. Są pewne zasady w Unii Europejskiej, które należy przestrzegać. I jestem przekonana, że te rozmowy będziemy przynajmniej jeszcze prowadzili za rok i te pieniądze, które przyjdą z KPO, będzie wydawała opozycja, która wygra w 2023 roku. Chciałabym, żeby tak było, chociaż oczywiście wolałabym, żeby te pieniądze wpłynęły do Polek i Polaków wcześniej. I teraz. Dlaczego te pieniądze nie wpłynęły? Pan przed sekundą tutaj znowu. Pan senator przed sekundą tutaj ze zdziwieniem powiedział, no tak, no teraz będziemy czekali, za moment będą te uchwały, na pewno to się kiedyś wydarzy. Proszę pana, minął rok. Większość krajów w Unii Europejskiej wydała już te zaliczki. Polska powinna z tych zaliczek dostać 4,5 miliarda złotych. My tego nie dostawamy. 4,5 miliarda euro, które mogliśmy już wydać. Być może, gdybyśmy tę zaliczkę mieli, nie byłoby takiej wysokiej inflacji. Dlaczego te pieniądze nie wpłynęły? Jest pan Solidarnej Polski? Rozstał się pan senator. Rozstał się pan Solidarną Polską. Bo się nie zgadzał z antyunijną linią, pani poseł. Więcej pieniędzy na rynku, była większa ale inflacja. Ale nie, ja panu coś powiem. Nie mamy tych pieniędzy. Państwa, ale proszę posłuchać pana senatora, bo przez lata był skarbnikiem Solidarnej Polski, dobra, więc pieniędzmi obracał. Przez Solidarną Polskę, upór Ziobry i całej jego szajki, do której pan też się okazuje należał, całe szczęście pan z tej szajki się wymiksował. Uważam, że to jest szajka. To była partia, to jest partią polityczną. Tak, ale to jest partia osób, które doprowadziła do tego, że straciliśmy 4,5 miliarda euro, że od roku jesteśmy krajem, w którym nie ma tych pieniędzy na inwestycje, na odbudowę Polski i tak dalej, to się wszystko zdarzyło. Pani poseł, ale ja dopytam to pytanie, czy wy macie jakikolwiek wpływ jako Lewica, która głosowała za Krajowym Planem Odbudowy, na to,
jak będą te pieniądze wydawane. Bo wasze poprawki do Krajowego Planu Odbudowy rok temu miały zostać wpisane. Zostały wpisane. Mało tego, byliśmy tam też... Tam chodziło o mieszkania między innymi. Nie tylko o mieszkania, ale też o pieniądze dla przedsiębiorców. Ale był jeden bardzo ważny punkt, o którym bardzo często mówiliśmy. Mówiliśmy też na spotkaniu w Parlamencie Europejskim. Wtedy mówiliśmy, że Komisja Europejska będzie broniła wydawania tych pieniędzy. Będzie takim strażnikiem tego, jak te pieniądze będą wydawane. I będzie strażnikiem praworządności. I to się właśnie dzieje teraz przez ten rok. Dobrze, ale pani poseł, ja dopytam konkretnie. Czy ktoś z wami się teraz konsultował z obozu władzy po tym, jak Komisja Europejska zwróciła się? Nic mi na ten temat nie wiadomo, natomiast jestem przekonana, że te pieniądze będziemy my wydawali. Zaraz państwu oddam głos. Posłuchajmy premiera, bo premier podczas wizyty Ursuli von der Leyen, stojąc obok niej, powiedział tak. Tak oto. Rozpoczęliśmy proces reformy wymiaru sprawiedliwości już kilka lat temu. I na tym tle doszło niepotrzebnie, moim zdaniem, do kilku zdarzeń, kilku kolizji w minionych latach. Wszyscy państwo, drodzy rodacy, możecie sobie wyobrazić, że w ferworze walki politycznej jedna strona, oponenci, przedstawia wszystko w innych barwach. I tak się stało z naszą szanowną opozycją, że potrafili przekonać niektórych urzędników w Brukseli, że dochodzi tutaj do łamania praworządności. Oczywiście z mojej perspektywy sytuacja jest zupełnie inna i sądzę, że bardzo wielu Polaków podziela tę perspektywę. Dlatego w październiku 2020 roku przystąpiliśmy do kolejnej reformy, która zakładała także likwidację Izby Dyscyplinarnej, ponieważ nie spełniła ona naszych oczekiwań. Otóż, Izba Dyscyplinarna nie spełniła oczekiwań, a jednocześnie premier tak wrzuca całą opozycję do jednego wora, chociaż tak jak powiedzieliśmy, część opozycji popierała Krajowy Plan Odbudowy, a premier powiedział, że opozycja donosiła na Polskę. Panie redaktorze, otóż problem polega na tym, że pan premier, zamiast mówić o opozycji, że mu przeszkadzała w negocjacjach Krajowego Planu Odbudowy i pozyskaniu pieniędzy z Unii Europejskiej, powinien powiedzieć, że największym szkodnikiem przeszkadzającym był Zbigniew Ziobro. I ta reforma, Premier tak domyślnie zakłada, że my to wiemy. No, my to wiemy, no ale to po co oskarża o to opozycję? Bo opozycja nie przeszkadzała, opozycja nie blokowała. To nie opozycja wymyśliła taki kształt reform wymiaru sprawiedliwości. Mówi pan Marek Sawicki, który po cichu negocjował poparcie dla likwidacji Izby Dyscyplinarnej przez PSL. Gdyby nagle Zbigniew Ziobro nie chciał zlikwidować tej izby, Panie redaktorze, pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy dla Polaków i dla Polski należą się zwyczajnie z przydziału, często mówię, jak psu miska. Dlatego, że my już płacimy na ten Krajowy Plan Odbudowy w naszych podatkach, w naszych wspólnych pieniądzach Unii Europejskiej. Drodzy państwo, dlatego, że my jesteśmy jednym z podmiotów, które zaciągną zobowiązania. I problem polega na tym, że nawet gdybyśmy tych pieniędzy nie dostali, to my i tak uczestniczymy w spłacie tych pieniędzy. Bo jesteśmy jednymi z żyrantów kredytu. No ale ja chciał jeszcze się, zwracając do pani Katarzyny Lubnauer, nawiązać trochę do tego, co powiedział pan Michał Kobosko. Czy to nie jest tak, bo ja obserwuję wypowiedzi polityków opozycji, zwłaszcza Koalicji Obywatelskiej i słyszę taki jęk zawodu, że Komisja Europejska zgodziła się na polski Krajowy Plan Odbudowy. Opozycja, która kontroluje Senat, próbowała zmienić w ogóle ustawę likwidującą Izbę Dyscyplinarną, zaostrzyć ją i twierdząc, że tego oczekuje Komisja Europejska. A Komisja Europejska, nie czekając na to zaostrzenie, przyjechała, zatwierdziła Krajowy Plan Odbudowy. Nawet senatorowie macie chyba kaca, pani poseł. Dwie rzeczy. Po pierwsze, w tej chwili PiS ma wyjątkowo łatwą drogę do tego, żeby zrealizować te trzy główne kamienie dotyczące właśnie Izby Dyscyplinarnej, sposobu dyscyplinowania sędziów oraz kwestii przywrócenia tych sędziów, którzy zostali odsunięci od orzekania. To są warunki Komisji Europejskiej. Dokładnie, to są te podstawowe warunki, te jedne z tych 280 kamieni milowych, ale te najważniejsze trzy, które uzależniają to, że możemy dostać te pieniądze. Wystarczy przyjąć poprawki senackie. Zanim zaostrzona wersja ustawy, ta Izba Dyscyplinarna w zaostrzonej postaci, przez was zaostrzonej w Senacie, zanim to wróciło do Sejmu, to Komisja Europejska powiedziała, nie czekamy na to.
dobrej wierze przyjęła, że senatorowie wszystko poparli. Panie redaktorze, po pierwsze powiedziała bardzo jednoznacznie, że nie zostaną uruchomione te pieniądze, zanim nie zostaną zrealizowane dokładnie te trzy kamienie, o których mówiłam, które już w tej chwili z poprawkami są tak wprowadzone w tej ustawie, że byłyby zrealizowane natychmiast. I zauważmy jedną rzecz. PiS może przeprowadzić to nawet bez wsparcia Solidarnej Polski. Dlaczego? Ponieważ to są poprawki senackie, które poprze cała opozycja, więc wystarczy, że część PiSu nawet nie zagłosuje przeciwko tym poprawkom, czyli nie zagłosuje za odrzuceniem tych poprawek, żeby one przeszły. I przejście tych poprawek Pani poseł sugeruje, że zaostrzające zapisy, takie, które nie podobają się Zbigniewowi Ziobrze, mogą zostać przyjęte, wystarczy wola Jarosława Kaczyńskiego, poparcie opozycji, czyli, i można będzie pokrótce usunąć ludzi Zbigniewa Ziobry z Sądu Najwyższego. Czyli jeżeli PiS realnie rzecz biorąc chce środki o to chodzi, drodzy Państwo, o to chodzi mniej więcej. Realnie brawo. Będzie chciał środki z KPO, czyli będzie chciał, żeby Polacy dostali docelowo, mogło to być 260 miliardów, oni sięgnęli tylko po 100 kilkadziesiąt miliardów, z czego część na pewno już straciliśmy, dlatego że nie ma możliwości, żebyśmy poczekali do czasu, kiedy będzie rządzić opozycja i wtedy dostali te pieniądze, bo wtedy nie jesteśmy w stanie ich wykorzystać. Państwo, jeszcze po drodze musicie wygrać wybory. Musimy wykorzystać senator, około 70% do pewnego pan senator momentu. Jacek Włosowicz, Zjednoczona Prawica. W związku z tym wszystko z ręka jeszcze niedawno PiSu. Premier mówił, że i bez KPO sobie poradzimy, bez tych unijnych pieniędzy. To mówił raczej Adam Glapiński. Drodzy Państwo, pan Jacek Włosowicz. Inflację, którą można by rozważyć. Pan Jacek Włosowicz, Zjednoczona Prawica. Piękny poranek warszawski, pięknie słońce. Oj, nie będę złośliwy, nie będę pana wysyłał do kieleckich lasów, żeby pan zbierał chrust, tak jak radził pański kolega partyjny do niedawna Edward Siarka. Pięknie słońce świeci. Wczoraj konwencja, podobno były dwie, ale o drugiej to nikt nie mówi, nawet nie wspominaliśmy o konwencji jeszcze. Lewicy. A była też. Tak. To. Franz Timmermans tam był. Natomiast ta jednak wywołuje tak dużo emocji. Bo PiS rządzicie. To pokazuje, że nie ma żadnego, w większości wypowiedzi nie ma żadnego odniesienia merytorycznego do tego, co się dzieje, tylko same negatywne emocje wyrażają. Tak jak wzbudziliście w Polkach i Polakach. To znaczy, że się nadajemy do polityki, ale tylko wyrażające swoje oczekiwania, żeby tylko rządzić. Panie senatorze, jedno krótkie żołnierskie pytanie. Senat, pan jest senatorem, zaostrzył ustawę likwidującą Izbę Dyscyplinarną. Ona w praktyce doprowadziłaby do usunięcia tych sędziów, którzy są w tej chwili niedyscyplinarni. Drodzy Państwo, usunięcia ich Sądu Najwyższego. Czy sądzi pan, że czy Prawo i Sprawiedliwość powinno ją poprzeć w Sejmie? Trudno mówić, czy powinno, czy nie. Nie poprze. A pan zagłosował? Nie za? Powinno jej głosować. Przeciw. Pan głosował przeciw, czy uważa pan, że nie poprze? Tam, gdzie będziemy... Nie głosował pan przeciw, bo za całą ustawą głosowali wszyscy. Ale pan rozumiem, pan pytał same poprawki. Tak, same poprawki zaostrzające, a potem za całą ustawą rzeczywiście... A za całą ustawą głosowaliśmy przeciw, Część z was po prostu nie zagłosuje. Na tą ustawę żeśmy czekali długo. Pani Anna Schelling-Wielgus. No pieniądze skapują. Jakie jest pytanie? No, czy pani zdaniem jest w ogóle szansa, żeby Sejm przyjął taką zaostrzoną ustawę, znaczy, usuwającą ludzi Zbigniewa Ziobry z Sądu Najwyższego? Ja w ogóle nie wierzę w ten manewr, który się wydarzył w Senacie, gdzie Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało razem z całą, powiedzmy, opozycją, że to się przeniesie w tym tygodniu na posiedzenie Sejmu. Prawo tak i Sprawiedliwość, dokładnie. To generalnie było takie pod publiczkę, pod Ursulę von der Leyen. Ale ja bym chciała powiedzieć jeszcze o tym spotkaniu, bo Ursula von der Leyen, ona przyjechała podać rękę, ale ona nie uścisnęła tej ręki Morawieckiemu. Ona wyraźnie powiedziała, mówiła o praworządności. Natomiast pan redaktor tutaj słusznie pokazał to przemówienie pana Morawieckiego, bo pan Morawiecki naprawdę w sposób taki zupełnie bezczelny, bez ogródek, wielkimi okrągłymi słowami powiedział, mówiąc kolokwialnie, Ursula, generalnie w tej Unii Europejskiej to siedzą generalnie sami idioci, ponieważ uważają, że opozycja... Pani poseł, Unia Europejska nie. To też przynajmniej na razie my, ja się nie Unia czuję... Ale Morawiecki Joanna Schelling-Wielgus, Jacek Włosowicz, Katarzyna Lubnauer, Michał Kobosko, Marek Sawicki. Zapraszam na święta ludowe. Gratulujemy i ze świąt. Do usłyszenia, do zobaczenia. Kolejnego sukcesu. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.